Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać, jak ja robię repainty, taki tutorial z mojego malowania. Tu od razu zaznaczam, nie jestem fachowcem, po prostu robię to po swojemu. Moje doświadczenie opieram na tym, że niejedną już figurkę zepsułem. Tak więc zobaczcie, jak ja sobie poradzę z tym tutorialem. Na początek chciałbym przedstawić elementy i rzeczy, które będą nam potrzebne do wykonania tego zabiegu. Będę chciał Państwa krok po kroku przeprowadzić przez ten proces i będziemy generalnie customować tego gościa. To będzie nasza ofiara. Jest to Mech Phantom z Grimlock. Uważam, fenomenalna figurka. Jak za taką cenę, jaką można go dostać w sieci z całym zestawem, jest on bardzo tanią i przystępną figurką do customowania w tym wypadku. I będę chciał Państwa przeprowadzić krok po kroku, jak ja robię taki custom. Czego będziemy potrzebować? Zaczniemy może najpierw od tego, że samą figurkę będziemy musieli rozmontować. Myślę, żeby sobie to darować, ponieważ na kamerze i tak mi to ciężko tutaj będzie wychodziło z kamerą w jednym tutaj, w jednym miejscu i ciężko będzie je wybijać, dlatego wybiję je poza kamerą. Natomiast chodzi o to, że będziemy musieli tą figurkę w pierwszym etapie rozmontować. I tutaj od razu taka ciekawostka, jak będę customował. Będę customował generalnie wszystko to, co szare, żółte, czerwone, czarne i tym podobne rzeczy, ale jeżeli customujecie, robicie repainty, unikajcie malowania elementów, które będą się ścierały, czyli na przykład wewnętrznych części, to na przykład mogę zostawić w tym kolorze, jakim jest. Ewentualnie dłonie zostawię, tak samo te elementy w środku tutaj wysuwane. Dodatkowo jeszcze przy okazji te elementy wysuwane też będę, nie uniknę customowania. Jeżeli uda się rozkręcić i ładnie zdemontować to, podejrzewam, że da, bo tutaj są śrubki, to postaram się to zabezpieczyć, żeby tego nie malować. Dlaczego? Wszystkie te elementy, które się ścierają, gdy dostaną farby, będą chodzić bardzo ścisło, dlatego te niektóre elementy będę zabezpieczał taśmą klejącą. Zabezpieczę i generalnie to będzie akurat, tutaj mamy na akcesoria, za chwilkę o nich omówię. Tak więc wszystkie elementy, które mogą się ścierać, nie ma sensu tego malować. Zresztą to i tak ma być czarne, więc nie ma sensu tutaj nakładać farby, bo jeszcze dodatkowo pogorszymy mechanizm wysuwania. Podobnie będzie ze wszystkimi stawami kulkowymi, stawami zginającymi. Tych nie malujemy. Wszędzie tam, gdzie będzie się ocierał plastik o plastik, nie malujemy tych elementów, zostawiamy je. Malujemy tylko to, co będzie widać i generalnie to, co jesteśmy w stanie zdemontować. Tak mniej więcej wygląda figurka, ale zanim zdemontujemy jeszcze, zanim pokażę, które elementy zdemontowałem, to jeszcze przejdźmy teraz do tego, co będziemy potrzebować do tego celu. Zacznijmy najpierw od tego, że będziemy potrzebować przede wszystkim oczywiście narzędzi do wybijania pinów, które już pokazywałem, których używam w poprzednim odcinku, ale przejdźmy może teraz do samego malowania i farb. Oczywiście będziemy potrzebować taśm zabezpieczających. To są takie jakieś, o widać od New Age'a, te wszystkie poprzeklejałem, te wszystkie pasy i tak dalej. Generalnie będziemy potrzebować takiej taśmy zabezpieczającej. Może być taka, może być inna, z którą Wam się wygodniej pracuje. Mnie się z tą wygodnie pracuje, bo łatwo przykrywa. I jedną z najlepszych taśm to jest ta biała taśma. Ona jest po prostu na wagę złota. Jak uda Wam się kupić gdzieś w sklepach, to bierzcie tą taśmę, jest najlepsza, dlatego że świetnie przylega. Jest taka elastyczna, że możemy ją rozciągać bardzo fajnie i możemy pod różnym kątem zaślepiać różne rzeczy, więc ta taśma jest super. Niestety jest tylko taką cienką, mam, bo tylko taką mi się udało dostać, ale jest naprawdę bardzo fajna. A ta w ostateczności, jak trzeba będzie coś dodatkowego zabezpieczyć, jakieś większe elementy, to używam tej, no i oczywiście tą. Następnym elementem, jaki będzie nam tutaj potrzebny, to oczywiście do cięcia taśm i przycinania na odpowiedni, jakiś tam skalpelek, nie skalpelek, bardzo przydatna rzecz. Takie można kupić na AliExpress za parę groszy, więc w sumie nawet za 10-20 zł można już spróbować takie coś znaleźć gdzieś. Powinno tego być na masę. One mają wymienne końcówki, więc nawet same końcówki można sobie dokupować. Jeżeli macie generalnie jakiś sklep modelarski, to same końcówki możecie do tego dokupać, jak tylko raz kupicie ten uchwyt.
Następną rzeczą, no to pędzelki. Do mnie oczywiście teraz już mam zamówione pędzelki 000, 00 i 0, takie trzy pędzelki. Zamówiłem sobie na AliExpress, to jest tam koszt około 5 do 20 zł, tak maksymalnie, takie najtańsze. Zobaczę, jak będą działały, zamówiłem. Generalnie pędzelki do malowania, ten będzie, zdaje się, że do malowania takiego już do wykończenia jest, bo już jest bardzo mocno zużyty. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować, to czasami mogą się przydać markery do akcentowania różnego rodzaju detali. Markery olejowe, permanentne, które łatwo będzie jakieś tam detale wystające łatwo zamalować. Ja mam tutaj srebrny i złoty kupiony chyba w oszołomie czy gdzieś tam. Następną rzeczą, która będzie nam potrzebna, to ponieważ będziemy używać farb w sprayu, ze względu na to, że mam gdzieś też areograf do malowania i kompresor, tylko po prostu nie chce mi się ich używać z tego względu, że za dużo jest z tym dłubania, za mało malowania i zazwyczaj używam zastępczych elementów. Poza tym generalnie przekonałem się, że te farby modelarskie nie zawsze chcą przylegać tak dobrze do plastiku, jakbym sobie tego, przynajmniej do plastiku transformerów, tak jakbym sobie ja tego życzył. Więc używam zamienników. Dodatkowo, a ponieważ malujemy w sprayu, to przydałyby się uchwyty jakieś, które będą trzymały jakieś elementy, które będziemy malować, żeby nie upaćkać sobie rąk, no i nie upaćkać elementu, który właściwie de facto malujemy. Najlepszym do tego celu będą uchwyty, które znajdziemy na AliExpress, w modelarskich i tym podobnych sklepach, ale większość z nich kosztuje wciór, dlatego mam opcję dużo tańszą. Szpatułki takie, szpatułki wymiotne, które można dostać w każdej aptece, takie co się w gardło wkłada i powoduje wymioty. Oraz zwykłe pinacze do bielizny, które można kupić w sklepie po złotówce. Te są akurat, ten już jest widać mocno zużyty, trzeba będzie wziąć nożem, obskrobać końcówkę. Ale tu mam w lepszym stanie. Takich spinaczy możecie, jak kupicie sobie to za koszt parę groszy, też możecie mieć tego całą masę. I one będą nam służyły do trzymania elementów do malowania. To jest taka budżet edycja, więc staram się, żeby to było jak najtaniej pokazać wam. Natomiast niestety z droższych elementów, które będą potrzebne, no to oczywiście farby modelarskie, których będziemy też używać. Ale żeby nie było, najważniejszą rzeczą, którą musicie pamiętać przy malowaniu figurek, to najważniejszy jest podkład na te figurki i oraz przygotowanie powierzchni. Co do przygotowania powierzchni, później wam powiem, jak będę go rozbierał na kawałki, co jeszcze będę robił, bo oczywiście do tego potrzebny będzie papier ścierny i oczywiście parę jeszcze dodatkowych elementów, ale to nadmienię w późniejszej części tego filmu. Natomiast skupmy się najpierw jeszcze na tym, co będzie nam bardzo potrzebne, czyli farby i podkład. Można użyć podkładu, ja używam farb zwykłych, takich, które można kupić w sklepie, bo odkryłem, że niestety problemem akurat farb modelarskich są takie, że nie są tanie i chcąc zrobić custom, to trzeba tanio to tylko wtedy wychodzi, kiedy już to wcześniej robiliście i macie już gotowe elementy. Jeżeli nie, to koszt pomalowania takiej figurki czasami wynosi tyle samo, ile druga taka figurka, więc może być z tym trudno. Dodatkowo jeszcze przy okazji zalecam, kiedy zniszczycie niechcący jakąś figurkę, nie wyrzucajcie jej w żadnym wypadku. Jeżeli ma urwaną nogę, ma urwaną rękę, głowę i tym podobne rzeczy, nie wyrzucajcie tej figurki. Przyda wam się, jeżeli planujecie dalej robić customy, przyda wam się, żeby chociażby testować różnego rodzaju farby, jak będą kryły oraz techniki malowania na tych częściach figurek. Więc jest to bardzo przydatny element do naszych ćwiczeń. My zaczniemy od tego, że na początek, po przygotowaniu figurki, którą będę oczywiście też robił, będą potrzebne farby. Zacznijmy najpierw od tego, że jeżeli kupicie w sklepie oryginalny podkład, zapłacicie za to zdecydowanie więcej. Ja tutaj proponuję podkład, to jest chyba, zdaje się, że Dan Breven, o coś takiego, primer. Oczywiście w kolorze, w tym wypadku to będzie kolor czarny, bo tutaj jest akurat pokazałem biały, ale będzie w rzeczywistości powinien być czarny. Jako zamiennik używam zwykłego czarnego matu, też działa bardzo dobrze. I teraz tak, na jakiej zasadzie działa podkład i do czego go używamy? Przede wszystkim rolą podkładu jest na tyle dobrze weżreć się w plastik, żeby generalnie bardzo mocno się trzymać i przygotować nam powierzchnię do malowania. Ma ujednolicić kolor, przy okazji ma generalnie sprawić, że ta farba, którą będziemy nakładać, będzie się równo rozkładać i ładnie przylegać do powierzchni. W moim przypadku będzie to primer w kolorze czarnym albo ten czarny tutaj kolor, bo nie chcę im się kupować. To są dość tanie farby, więc maksymalnie do 20 zł kupicie całą puszkę, a jesteście w stanie użyć tego na bardzo dużo robotów. Zaletą tego jest to, że one dość kiepsko może trzymają się metalu. Tutaj muszę powiedzieć, że metalu się będą trzymać bardzo kiepsko, natomiast doskonale trzymają się plastiku.
tego dziadostwa nie idzie zedrzeć w żaden sposób, chyba że faktycznie zaczniecie skrobać aż do plastiku, to wtedy zerwiecie, ale przy normalnym użytkowaniu no nie idzie tego podrapać, zdrapać i tym podobne rzeczy, dlatego używam tego konkretnych elementów. To będą pierwsze farby, które będą nam potrzebne, czyli po prostu czarna farba w sprayu. O przygotowaniu tych farb do malowania to najlepiej zawsze oczywiście wstrząsnąć taką puszkę. Druga rzecz to po prostu wsadzić do ciepłej, mniej więcej 80 stopni wody do garka, żeby ją zagrzać przed samym psikaniem. Wtedy farba troszeczkę lepiej się rozprowadza na powierzchni, cieńsze warstwy są, drobniejsze drobinki, ładnie się będzie malowało. Ale to, że tak powiem, już dane techniczne, bardziej takie techniczne podejście. Co jeszcze będziemy potrzebować, gdy już faktycznie popsikamy takim sprayem? Będę używał dodatkowo takiego podkładu. To jest podkład modelarski Vallejo. Tutaj możemy sobie, mamy, widzicie numer, jaki to jest. Staram się to może tak, żeby światło nie błyskało, żebyście mogli zobaczyć dokładnie numer. To jest taki numer czarny. Do czego będziemy tego używać? Ten podkład będzie głównie po to, że jeżeli na przykład gdzieś nie dostanie się farba w jakieś małe, niedostępne miejsca, będzie ciężko nam dostać farby, to tym możemy dopchnąć po prostu tą farbę. Trzyma się trochę gorzej powierzchni niż te w puszkach, ale to będą najczęściej to będą miejsca, do których my nie sięgamy zazwyczaj ręką, ani żadnym elemencie, więc nie będziemy w stanie tego za bardzo zdrapać. Następną rzeczą, którą będziemy potrzebować, no to oczywiście będzie farba, która będzie nada nam ten piękny, taki metaliczny wygląd. To mam taką tutaj farbę, trzeba ją trochę wstrząsnąć, to jest farba metal. Akrylik, kolor akrylowy. Można używać farb również tam tych olejnych, jednakże akryle mają tą zaletę, że jak coś sknocimy, zawsze po tej minucie, dwóch możemy ją ładnie jeszcze zeskrobać. Zanim całkowicie zatknie, możemy ją ładnie jeszcze tam w miarę wykałaczką zeskrobać w danej powierzchni. Więc jak gdzieś nam się pociągnie pędzlem źle, zawsze możemy skorygować. To jest taki silver. Kurczę, tu się kod zatarł niestety. Się ściera. Trudno mi powiedzieć, ale to jest mniej więcej tak wygląda puszka. Może tutaj będzie ten kolor widoczny lepiej, chyba F324, nie wiem, bodajże musicie zerknąć sobie sami, przybliżyć filmik, bo tutaj na przykład z gołym okiem to nie widzę niestety, wzrok mi szwankuje. To jest taka farba, to jest zwykła metal kolor akrylowa. Jak będziemy mieli dobry podkład, to te się farby będą dobrze trzymać. One będą się trzymać podkładu, a nie plastiku, więc jeżeli będą się trzymać podkładu, będzie wszystko ok. Złota klata, żółta klata, którą tutaj mamy, w moim przypadku ona ma być lekko poniszczona i pasować do tego srebrnego. Dlatego użyję tutaj, mam taką farbę, model kolor złoty i tutaj macie też numerację, której użyję do tego elementu. Ogólnie będzie malowane techniką suchego pędzla, więc również pokażę, jak działa, jak maluje techniką, przynajmniej tą moją wersją, techniką suchego pędzla. Mamy tutaj takie coś. Następnym punktem to będzie, gdy już pomalujemy. Niektóre detale mogą być na czerwono. I tutaj generalnie nie mam na razie Ferrari Red, muszę dokupić sobie farbę jakąś albo Ferrari Red, albo jakąś matową inną lub metaliczną, jeszcze zobaczę, która będzie mi się lepiej rozprowadzać. Natomiast niektóre detale, takie jak te elementy czerwone, które ma na nogach, mogę pomalować na srebrno i użyć potem transparentnej farby, to jest taka farba transparentna. Tamiya Color Acryl Paint X27, bo jest fenomenalna, maluje troszeczkę, można jej używać do malowania takiego efektu ala Spectro Flame w Hot Wheelsach, jeżeli się pomaluje na wypolerowaną powierzchnię. Ona się tak fajnie bardzo błyszczy, więc powinna mi bardzo fajnie tutaj współgrać. Będzie tak jakby takie troszeczkę lekko chromowane na czerwono, taki chrom czerwony. Ciekawy efekt daje. W każdym bądź razie używa się jej właśnie do malowania elementów chromowanych, by nadać im na przykład jak czerwone światła, czy coś w tym stylu, żeby wyglądała jak na czerwono. Bardzo fajna, można nią malować różnego rodzaju transparentne plastiki, żeby stawały się czerwone. Bardzo fajna sprawa, polecam tą farbkę, bardzo mi się przydaje i jest naprawdę świetna, więc niestety mam do niej pecha, bo ciągle co ją kupię, to ją gdzieś wylewam, więc niechcący, więc... Ale polecam tą farbę i będę jej używał dopco po niektórych detali. Natomiast dupsko będę malował Ferrari Redem, tak myślę, bo chodzi o to, żeby dopasować po prostu wszystko stylistycznie. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ następnym elementem to będzie zaakcentowanie detali, czyli już po pomalowaniu będę akcentował detale. To jest zwykła taka farba akrylowa, zdaje się, że to jest zwykły wash tak zwany, oczywiście też użyję Tamiya.
Czym ogólnie są farby wash, tak zwane? Bo pewnie nie wiem, czy mieliście styczność ogólnie z takim rodzajem farby. To jest farba, która jest tak po prostu rzadka, że bardzo wodnista. Najczęściej używa się jej do tego, żeby zaakcentować detale. Jak mamy jakieś wgłębienia czy coś w tym stylu w powierzchni, to puszczamy tego washa. On pięknie rozlewa się po wgłębieniach, nie zachodząc na wyższe powierzchnie. Po prostu leje się pod, tak jakby drobna kropla wody rozlewa się tylko po rowkach. Bardzo fajne do akcentów. To będziemy robić już praktycznie prawie, że na samo zakończenie naszego malowania. Natomiast tak mniej więcej wygląda elementy tutaj, które zgromadziłem. No i oczywiście mam podkład biały. Jakiego koloru użyć do czego? Jeżeli customujecie figurki od Hasbro, które mają, są z bardzo kiepskiego plastiku i musicie na przykład czy żółty przemalować na biało, czy czerwony, niebieski przemalować na biało, niestety ten efekt, podkład niestety nie spełni swojej za bardzo roli, dlatego że niestety figurki od Hasbro są z bardzo cienkiego plastiku. Ten plastik jest tak cienki jak majtki stripteaserki, więc w związku z tym bardzo często będzie prześwitywało światło, zwłaszcza że nie tylko jest cienki, ale również ma bardzo dużo pustych przestrzeni, więc jeżeli będziemy chcieli cokolwiek pokryć podkładem, biały się w tym momencie nie sprawdza. Zdecydowanie tutaj polecam czarny podkład, dlatego że czarny ukryje to przechodzenie światła. W przeciwnym razie, jeżeli byście położyli biały, no to i tak będzie prześwitywało to światło, światło będzie oddawało żółty kolor, więc ten plastik zawsze będzie lekko inny kolor miał niż zamierzony biały. Natomiast jeżeli chcecie właśnie pomalować inne kolory na inny kolor, na przykład biały, powiedzmy chcemy żółty na biały przemalować, czy czerwony na biały, tu bardziej proponuję użyć koloru podkładu czarnego. Z tego względu, że czarny ukrywa nam to przechodzenie światła, dzięki czemu już na samym początku nie będzie przebijać nam to światło. Jedyna wada to taka, że biały możemy uzyskać lekko szarawy, on nie będzie taki czysto biały, tylko lekko szarawy. Żółte mogą mieć problemy z przejściem też, niestety one będzie lekko oddziaływał na tą farbę, ale nie będzie nam prześwitywał kolor samochodu, co już będzie troszeczkę lepszym rozwiązaniem. Tu musicie poeksperymentować, bo ja, jeżeli mam generalnie już doświadczenia, zniszczyłem już niejedną figurkę. W przypadku malowania zawsze staram się używać raczej czarnego podkładu, żeby ukryć te puste przestrzenie, przez które prześwituje światło, a dopiero później nakładać jakiś normalny kolor. Natomiast białe bardzo często przydają się, jeżeli macie już biały kolor, chcecie odświeżyć figurkę, to biały podkład na białym świetnie się sprawdzi. No i dobrze, to będzie pierwsza część, którą będę chciał pokazać. Teraz następną część spotkamy się, gdy już go rozczłonkuję i przygotuję go. Będę powoli przygotowywał, pokażę, jak go rozczłonkowałem, w jaki sposób i przygotowywałem wstępnie do malowania. I tak spotykamy się po małej przerwie, gdzie dokonałem już rozczłonkowania naszego tutaj Grimlocka. Ta masa klocków to już są rozczłonkowane części, które będą przygotowywane zaraz do malowania. I teraz od razu powiem, co mniej więcej tutaj zrobiłem. Oczywiście wszystkie elementy, które nie będą podlegały malowaniu, których nie chcę, żeby malowane były, zostały tutaj zaklajstrowane, zabezpieczone w taki sposób, żeby nie było problemu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, w jaki sposób ja zabezpieczam elementy, ze względu na to, że niestety farba może też wpływać na sztywność stawów i tym podobnych rzeczy. Zwróćcie uwagę, jest tutaj kawałek talii, którą zabezpieczyłem w taki sposób. Stawy kulkowe zawsze zabezpieczam i nigdy nie maluję stawów kulkowych. Wynika to z tego, że ta figurka i tak miała dobrą artykulację, nie była za ścisła i tak dalej. Kiedy dostanie się farba, nie tylko uściśni stawy do tego stopnia, że może być ciężko je założyć, a już tym bardziej ruszać nimi. Druga sprawa jest taka, że ta farba wtedy z tych stawów kulkowych zacznie się zdzierać i będzie to bardzo nieładny efekt. Z takiej zdartej farby będzie to nieładnie wyglądać. Ta część akurat i tak pójdzie na czarno, więc nie mam się czym przejmować. Nakładam tutaj tylko i wyłącznie czarną farbę, tylko dlatego, że potem chcę zrobić efekt właśnie takiego metalu tutaj na tym, więc tylko dlatego idzie tutaj czarna farba, żeby ładnie metal zrobić z tego. Natomiast zabezpieczyłem staw grzybkowy i gniazdo stawu kulkowego. Jak znajdziecie również jakieś piny, nie piny, tak jak tutaj, staw kulkowy na rękę i tutaj mamy oczywiście wepchnięte kawałki taśmy zabezpieczającej, żeby generalnie nie dostała się farba do środka. Chcemy, żeby generalnie wszystkie piny, które robimy, jak dobrze działały, spinały się i tak dalej. Nie chcemy, żeby się zaklajstrowały na stałe, bo potem trudno będzie taką figurkę przetransformować i będą się blokowały na tych elementach lub w ogóle nie będą chciały wchodzić w te stawy i trzeba będzie to potem szlifować, będzie dużo gorzej. Dlatego unikamy takich rzeczy. Przynajmniej ja unikam. Kolejną rzeczą, dobrą radą jest, moim zdaniem osobiście, to kiedy demontujecie i wyjmujecie piny,
Żeby ich po pierwsze nie pogubić, bo to też bardzo ważne, jak pogubicie, no to potem trzeba będzie to dosztukowywać z gwoździków, śrubek i tak, inaczej gwoździków, drutów i tym podobne rzeczy. Dlatego moja propozycja jest taka, jak już wyjmiecie ten pin, zdemontujecie figurkę, włóżcie ten pin na tyle, żeby generalnie w dane miejsce, z którego go wymontowaliście, i to pod takim kątem, w którym powinien być włożony, w taki sposób, że o, ja dzięki temu mam idealny uchwyt pod spinacze z klamerkami, żeby móc mieć go jak trzymać podczas malowania i jednocześnie tym samym nie pogubię tego pina. No i następna rzecz to podczas składania takiej figurki będę wiedział od razu, miał od razu wszystkie gotowe części, żeby tą figurkę złożyć i nie zgubię tego pina. Będę wiedział, który pin, w które gniazdo i tym podobne rzeczy. Dlatego mam teraz takie coś. To moja taka dodatkowa rada, jak sobie poradzić. Tu nawet jak się dostanie trochę farby na tego pina, nie ma żadnego tragedii, to można będzie łatwo szybko zdjąć, więc tutaj akurat to nie zaszkodzi. Natomiast tu zabezpieczyłem na wszelki wypadek, żeby nie zdejmować z całego pina farby. Tak wygląda zabezpieczenie. Zwróćcie uwagę, nawet staram się tutaj te porty zabezpieczyć, żeby w jakiś sposób farba nie dostawała się w te elementy, żeby się nie zdzierała. Wiem, że to będzie troszeczkę burzyło kolorystykę na pinach, ale przynajmniej zawsze wolę, żeby farba, żeby figurka dawała się swobodnie transformować bez żadnego problemu i żeby nie było widać złażącej farby. Na pinach, dlatego na tych wszystkich elementach, które się zahaczają o coś, nie maluję. Zawsze to ładnie wygląda, jak jest niepomalowane, niż zdarta farba. I mamy tutaj całą masę tego typu właśnie pozabezpieczanych rzeczy. Właśnie w taki sposób. Nie musi być mocno, tu mi się akurat odkleiło. O. Nie musi być mocno pozabezpieczane, tylko ważne, żeby w tych miejscach co potrzeba. Tutaj nie wiem, po co zabezpieczyłem, ale dobra. Właśnie chyba się przykleiła folia. Generalnie tak wyglądają mniej więcej przygotowane rzeczy. Co jeszcze? To, co dało radę wyjąć, wyjąłem, zdemontowałem. Z tymi pinami mam problem, ponieważ one tutaj są szerokie i próbując je wybić z tej strony niszczę całkowicie gniazdo, więc takich rzeczy unikam. Będę malował i najwyżej po prostu uzupełniał farbą w późniejszym etapie. Gdzie nie da rady wyjąć pina, bo jest tylko z jednej strony, wybić pina, bo jest tylko z jednej strony wbity. Niestety muszę sobie odpuścić takie w tego typu rzeczy. Więc tam, gdzie mogłem powybijać, tam powybijałem. Następnym etapem, jakim zrobię tutaj, żeby go przygotować jeszcze bardziej do malowania, to będzie użycie papieru ściernego, żeby troszeczkę zmatowić tą powierzchnię, zedrzeć ten lakier, bo skoro mam i tak położyć swoją własną farbę, to lepiej będzie to wyglądało, jak to nie będzie taka błyszcząca powierzchnia. Teraz widać, że tutaj światło ładnie odbija, natomiast będę chciał to po prostu troszeczkę to zedrzeć, żeby była bardziej lekko matowa. Ułatwia to trzymanie jeszcze dodatkowo bardziej, ułatwia to trzymanie podkładu na powierzchni, więc przy okazji jeszcze taki drobny detal, który dodam. I tak wyglądają mniej więcej części. Jakiego papieru użyję? Tu mam jakiś taki papier kupiony od Chińczyka. Nie wiem, 1500, tym przetrę mniej więcej, bo są małe rowki, to tylko tym przetrę, żeby troszeczkę zetrzeć ten tylko taką wierzchnią warstwę. Nie uszkadza, nie rysuje mi to powierzchni, wręcz przeciwnie, lekko tak zmatowi i wygładzi powierzchnię, więc znaczy zmatowi troszeczkę tą powierzchnię, więc użyję mniej więcej tego, o takim tym. Yong Quing i Jing Quing, czy jakoś tak. Od Chińczyka możecie to kupić za parę groszy od razu, po kilka sztuk. No więc dobrze, to teraz tak, mamy już przygotowane elementy, następny etap to już prawdopodobnie spotkamy, już kolejny etap to spotkamy się, gdy już będą pomalowane na czarno. No i ostatnia część programu, już mniej więcej główne malowanie. I tutaj, jak możecie sobie zaobserwować, położyłem tutaj na specjalnie pudełku po starej płycie, bo tam kiedyś wymieniałem, mam stare pudełko, w nim akurat farby trzymam. Położyłem na tym, żeby nie uwalić na farbą tego planu. Tu możecie zaobserwować, mamy już gotowe elementy do malowania, przygotowane już na podkładzie w taki sposób. Tak jak wcześniej wspomniałem, stawy kulkowe są niemalowane, żeby ładniej mi chodziły elementy. I te, których nie chcę malować, takie jak zawiasy różnego rodzaju, też nie będę malował, no bo zasadniczo jest kolor czarny, więc po co mam jeszcze raz malować na czarno? Nie ma sensu, szkoda mojego, szkoda farby, szkoda mojego czasu na to. Natomiast tutaj mamy już gotowe pomalowane części. To niepomalowane to są bolce albo dziurki. Tak mniej więcej to wygląda. Bardzo ładny podkład i bardzo wytrzymały. Farba się nie zdziera, jak wyschnie, jest całkiem ładnie.
Oczywiście wiadomo, pod warunkiem, że malujemy tylko te obszary, których potrzebujemy. I teraz tutaj jest jeszcze jedna uwaga. Niektóre obszary nie dało rady pomalować za jednym zamachem, więc zostały one dodatkowo korygowane. Tak jak tutaj, nie wiem czy to widać, ale zostało pomalowane troszeczkę na czarno podkładem. Użyłem mniej więcej takiego podkładu, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, którego podkładu użyjecie, byle akryl i tak dalej. Po prostu w miejscach, w których przychodziły spinacze i trzymały element, po prostu musiałem domalować jeszcze farbą, żeby dopełnić po prostu dzieła. I takich elementów jest tutaj kilka w niektórych miejscach, ale tak naprawdę jest ich bardzo niewiele. O, tutaj na przykład możecie zaobserwować, jest niepomalowana ta część i nie zamierzam jej malować, żeby nie... Żeby generalnie się nam nie popsuł, żeby nam się zapinanie było działało bardzo dobrze. Tak wyglądają mniej więcej elementy do pomalowania. Farba się trzyma bardzo dobrze i teraz będę chciał, kolejna rzecz to będzie rzeczywiste malowanie, czyli malowanie już całej samej figurki na kolory, które będziemy chcieli uzyskać. I tutaj mamy do wyboru farby, które ja prawdopodobnie użyję. Przede wszystkim tak, żółtego nie ma sensu dawać. Moim zadaniem, znaczy ja chciałem ogólnie uzyskać taki bardziej realistyczny kolor bardziej poniszczonego metalu, więc zamiast żółtego użyję złotego. Nie wiem czy go pokazywałem, dlatego pokazuję teraz na kamerze. To jest taki złoty model kolor. Tutaj macie numer też koloru, w razie czego gdybyście chcieli go odtworzyć. Jako czerwony, czerwonego też nie mam, więc prawdopodobnie zrobię jakiś miszmasz, bo nie chcę mi się teraz kupować, mam jeszcze daleko do wypłaty, nie chcę mi się wydawać kasy. Mam tutaj taki kolor matowy, czerwony, o takich numerach. I ewentualnie użyję mojego ulubionego, czyli transparentnego Tamiya X27. Może zmieszam te kolory, albo jedny na jeden pokryję drugim, żeby uzyskać odpowiedni odcień. To już zobaczę, jak będzie mi to pasowało ogólnie. Niebieski na oczy użyję takiego metalicznego, osobiście bardzo go lubię, to jest świetny kolorek, bardzo mi się podoba. Zobaczmy sobie tutaj jaki to jest odcień. To jest jakiś metal, mig kolor. Nie pamiętam w którym sklepie modelarskim to kupiłem, może tutaj będzie coś można z tego odczytać, ale wątpię, nie wiem. Nie pamiętam co to za kolor, będę po prostu myślał później w razie czego. I kombinował, co to za kolor, bo się wszystko starło. Patrzę może... No nie wiem, taki metaliczny kolor. Generalnie będę używał pod suchy pędzel. I tutaj chcę wam pokazać jaki efekt, do jakiego efektu będę zmierzał. I tutaj generalnie mam sobie już taki efekt przygotowałem. Mniej więcej to będzie taki łeb, tak jak tu widzicie. To jest efekt malowania mojego. Będzie malowany, chodziło mi o uzyskanie właśnie z takiego brudu, takiego starego złota, coś w tym stylu, właśnie to jest ta technika malowania właśnie suchym pędzlem, że on tak fajnie pokazuje, że to jest taka fakturka, nie jest stricte pomalowany, tylko taka bardziej fakturowa rzecz. Oczywiście wszystko, cała farba się trzyma idealnie, wszystko jest fajnie, dzięki temu podkładowi wszystko fajnie śmiga. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, efekt końcowy. A jak działa generalnie malowanie suchym pędzlem? To jest bardzo fajna technika, która pozwala wam nie tylko malować, ale i cieniować postacie poprzez dodawanie więcej lub mniejszej ilości pigmentu. Wygląda to naprawdę fajnie. Już pokazuję dla tych, co nie... Dla tych, co malowali, to już na pewno znają tą technikę, dla tych, co nie malowali. Może być naprawdę ciekawe przy customowaniu figurek. Wybiorę sobie część, którą będę malował. Dzisiaj tylko zademonstruję, oczywiście efekt końcowy zaraz pokażę później, gdy to już skończę. Natomiast nie będę całości malował, tylko po prostu pokażę mniej więcej, jak się maluje. Wystarczy wziąć sobie część, która nas interesuje. Oto papier ścierny. I tutaj kawałek papieru ściernego. Farbka. Farbkę to jak zwykle należy wstrząsnąć, żeby troszeczkę ją wymieszać. Nalewamy do pojemnika tyle, ile potrzebujemy. Na kamerze robi się zawsze wszystko trochę trudniej, więc z góry wybaczcie, jeżeli coś pokićkam. I teraz tak, nie malujemy jak nabraliśmy farbę na pędzel, tylko wycieramy w ręcznik. Do momentu, aż gdy będziemy trzeć, to będzie się pojawiać tylko taka, o, tak jak teraz widać, nie wiem, może na ręku spróbuję.
Pojawia się, ale tylko taka delikatna smuszka srebrnego. I wtedy wybieramy sobie część, którą będziemy malować. Ja niepotrzebnie wziąłem korpus, ale powiedzmy wybiorę sobie tą część. Dla pewności, że farba kładzie się tak jak powinna, proponuję najpierw malować od tych elementów, które będą rzadziej widoczne, czyli tutaj. I teraz zwróćcie uwagę, że kiedy robię smugi, robi się taki już delikatnie, wychodzi taki troszeczkę pociapany. Taki widać, że delikatnie się to maluje, zaznacza się krawędzie. I dzięki temu właśnie po takim malowaniu wychodzi, jakby metal był już podrapany, tak jakby smugi od zadrapania, od różnego rodzaju zniszczeń. Zaletą jest to, że jeszcze przy okazji, kiedy malujecie po tej przestrzeni, zwróćcie uwagę, jak łatwo zrobić battle damage na czarnej broni. Macie po prostu generalnie te smuszki srebrnego wchodzą, tylko zaznaczają się bardziej na ostrych krawędziach, gdzie więcej jej tej farby zostaje, zostawiając wgłębienia w spokoju. Dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób, malując w takie coś, robić battle damage. Oczywiście im będziemy dłużej nakładać farbę, tym bardziej uzyskamy czystszy kolor, bardziej srebrny. Ale to jest moja metoda, jak malowałem tą figurkę i tak mniej więcej tą samą metodą malowałem tą głowę. Jest to bardzo fajna metoda malowania, mnie się bardzo podoba, a efekt jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ możecie nakładać nie tylko jedną farbę. Możecie nakładać najpierw jedną, potem drugą, potem trzecią farbę. Możecie robić cieniowania bez problemu, że jedna farba wam pokryje do końca drugą. One będą delikatnie zachodzić jedna w drugą i będziemy mogli sobie spokojnie malować elementy. Nie przejmuję się tym, bo to będzie na czerwono, to też maluję na razie na srebrno. Ważna rzecz, jeżeli będziecie kładli w którymś miejscu inny kolor farby, na przykład czerwony, biały lub inne, to w tym miejscu musi być zdecydowanie bardziej intensywny, jasny kolor, żeby ta farba lepiej oddała. Czyli jeżeli malujemy na czarno, to potem w tym miejscu najlepiej taki srebrny nałożyć, że niby metal. O, i teraz zwróćcie uwagę, jak to wychodzi. Moim zdaniem wychodzi to bardzo fajnie, ponieważ środek jest jaśniejszy, dzięki czemu tutaj łatwiej wejdzie czerwona farba, łatwiej zaakcentuje krawędzie. Natomiast tutaj krawędzie obwódki, tam tak jak się już stykają tutaj te elementy, jest ciemniejsze, co powoduje, że wtedy farba będzie tutaj tak jakby brud się zbierał i to będzie taki bardziej realistyczny wygląd. Co moim zdaniem naprawdę robi robotę i w tym momencie mamy już... Oczywiście im dłużej będziemy trzeć, tym efekt będzie coraz mniej widoczny. Ja po prostu tak siedzę i sobie dłubię. Pamiętajcie, że po prostu pędzel się po takim czasie do niczego już praktycznie nie nadaje. Może posłużyć na kilka malowań, może. Zależy, nie wiem, może komuś się udaje to dłużej oszczędzić ten pędzel. Tak czy inaczej, sobie tak skubię pomalutku. Jak widzę, że już farby nie dodaję, znowu powtarzam zabieg. Maczam w farbie, wycieram w chusteczkę całą na cały nadmiar lub w strajtaśmy, wszystko co kto woli. I po prostu potem sobie w taki sposób maluję. Podobnie robię później, podobny sposób pójdzie czerwony. Tak samo robię ze złotym, który malowałem i tak samo będę robił ze wszystkim, aż uzyskam efekt, który mnie będzie interesował. Tak więc, tak, to jest moja technika malowania w przypadku figurek. Tu akurat chciałem, nie wiem, być może zrobiłem tą głowę, że jest zbyt jasna moim zdaniem troszeczkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale biorąc pod uwagę teraz, że figurki sprzedają też właśnie z takim srebrnym malowaniem, to w sumie nie jest aż tak źle. Zresztą pozostałe elementy dostaną więcej detali, więc to będzie troszeczkę bardziej przyciemnione. Nie wygląda aż tak tragicznie moim zdaniem, więc mi się wydaje, że można pokombinować tą techniką. To jest moja technika na malowanie. W razie czego i widzimy się już, gdy skończę cały projekt, żebyśmy mogli zobaczyć efekt końcowy. No i witam w ostatniej części programu, w której generalnie pokazuję już efekt końcowy. Tak mniej więcej wygląda tryb robota i dinozaura po skończeniu mojego customu. Jedyne rzeczy, której jeszcze nie zrobiłem, ponieważ robię to na szybko, więc nie miałem jeszcze czasu tego skończyć. Zostaje mi jeszcze tylko broń do zrobienia, natomiast sam efekt moim zdaniem wygląda całkiem dobrze. Właśnie zależało mi na zrobieniu takiego troszeczkę poniszczonego metalu, porysowanego i wydaje mi się, że efekt ten udało mi się tutaj uzyskać. Jest to oczywiście jedna z kilku takich technik malowania, tylko że uważam, pokazałem ją, ponieważ jest moim zdaniem najciekawsza, natomiast pozostałe no to po prostu nałożenie puszki farby w puszce na konkretną powierzchnię i nie ma w tym żadnego fanu. Natomiast tutaj wymagało to trochę więcej finezji i efekt wygląda na troszeczkę bardziej przygotowany pod
moje zamierzenia. Myślę, że może w razie czego, kiedy już uzbieram wszystkie dinoboty z od New Age'a, Mech Fantoys posłuży mi, żeby wykastomować wszystkie w podobnym właśnie stylu. A wy co sądzicie o tym customie? Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się podoba, czy jednak wolelibyście bardziej tradycyjne podejście do tematu. Dajcie mi wszystko znać w komentarzach i widzimy się w następnym filmiku. Pozdrawiam, pa!